5003 gitarzystów zgromadzonych na wrocławskiej Pergoli przy hali stulecia zagrało razem nieśmiertelne Hey Joe Jimiego Hendrixa. W tym roku rekord Guinnessa nie został pobity. Rok temu na wrocławskim rynku wspólnie zagrały 7344 gitary. Największą gitarową orkiestrę na świecie poprowadził pomysłodawca imprezy Leszek Cichoński. Za każdym razem jest pięknie, niezależnie od tego, czy pobijemy rekord, czy nie pobijemy. Jest to dla wszystkich duże przeżycie, zarówno dla uczestników pod sceną, jak i dla nas na scenie. Każdy, kto przyjeżdża do Wrocławia, jest pod wrażeniem tego wydarzenia, uczestnictwa w nim, czy to jest Steve Vai, czy to jest Nigel Kennedy. Wszyscy są poruszeni, naprawdę to jest głębokie przeżycie dla każdego muzyka. Do wspólnego grania przyłączyli się w tym roku światowa legenda rocka Nazareth, wirtuozi flamenco, czyli królowi gitary z Seven Kings, czy najsłynniejszy skrzypek świata, Nigel Kennedy, w specjalnym programie Hendrix Project. Rekord bity był po raz 13. Zacząłem jakieś 2 lata temu. No i wydaje mi się, że to głównie przez nich, bo oni mnie nakłonili. W technikum byłem cienki. W ogóle prawie nie grałem na gitarze, a oni jednak zmotywowali mnie do tego, no bo wiecie, oni sobie tam między sobą grali, a ja jednak tam w kącie cieniuśko mi szło. No i wyszło z tego, że jednak zacząłem grać. Gdzieś w liceum, w drugiej liceum, wyszła gitara, bo koledzy grali na gitarze, aczkolwiek chciałbym też inne instrumenty, więc to był początek, ale od gitary się zaczęło i mam nadzieję, że do końca życia będzie trwało też z innymi instrumentami, nie tylko z gitarą. W świecie rzadko się zdarza taki coś i tak organizacja taka, bo z niczego coś, prawda, pogoda nie bardzo, prawda, ja mam do Wrocławia 175 km. I przyjechałem, no bo jest taka okazja, tym bardziej spotkać się z moim przyjacielem. Ja byście wolałem, jak było to w rynku zrobione, no bo jakoś taki był klimat, że wszyscy tak ludzie z gitarami od dworca prosto do rynku szli i jakiś taki lepszy klimat był. A tutaj tak jak jesteśmy tak bardziej upchani, tak nie masz tutaj taki powiedzmy klimatu, ale nadal jest fajnie, przynajmniej się przyjaźniło trochę też. To jest impreza przede wszystkim, która naprawdę integruje wszystkie pokolenia. Dzieli się radością grania, zaraża bakcylem rzeczywiście gitarowej pasji, daje możliwość zagrania z największymi gwiazdami na świecie, wszystkim, tak praktycznie każdy może sobie w CV wpisać, grałem ze Steve'em Vai, z Nigelem Kennedy i to będzie prawda. Idea wspólnego grania połączona z gitarowym spotkaniem we Wrocławiu rozwija się w najlepsze. W roku 2016, kiedy Wrocław stanie się stolicą kultury, nasze miasto będzie miało okazję, aby stać się światową stolicą gitary.